Kamil, po długim obozie przygotowawczym w Hiszpanii, z Arturem Szpilką, w jakiej jesteś formie? W jakiej formie jestem? No, nie chcę za dużo krakać przed walką, no ale czuję się wyśmienicie, powiem, no zgubiłem 10 kg, nie czuję tego za bardzo tak po sobie, nie myślę, że na sile jakoś tam nie straciłem, a wręcz przeciwnie, swoje atuty odzyskałem, czyli chodzenie na nogach, dynamikę. Ile trwał obóz? Ile za którym trenowałeś? Bo to był chyba jakiś taki dłuższy okres czasu. Dłuższy, znaczy ogólnie za sumą tak naprawdę gdzieś od 4 miesięcy, bo tak współpracuję z moim dietetykiem Markiem Fischerem gdzieś od 4 miesięcy i po prostu ruszałem się cały czas, żeby tą waga gdzieś tam spadała powoli. Później przyjechałem do Artura na tydzień do Warszawy, to już zaczęliśmy sobie tak ruszać, bo to przed jego wyjazdem do Hiszpanii taki tydzień zrobiliśmy sobie sparingów, tam Maciek Słoleński przyjeżdżał, takie luźne robiliśmy zabawowe sparingi codziennie, później drugi trening wieczorem i taki tydzień spędziliśmy w Warszawie, później Artur poleciał do Hiszpanii. Był tam tydzień i ja do niego doleciałem na 3 tygodnie. Jak ci się trenowało z Arturem i z jego trenerem, bo tak naprawdę chyba on wam układał plan treningowy, tak? Tak, dokładnie. Jego trener, no to techniczny, tam też ma kontakt bardzo dobry Artura trener z trenerami Powietkina od przygotowania fizycznego, od boksu, bo to są przyjaciele. Przydało wam się to trochę? Znaczy po prostu oni tam podpowiadają, przed jak biegać, nie? Tak wszystko co biegaliśmy to rozpisane przez właśnie Saszy trenerów. A reszta, no to wiadomo, boks, no to trener Artura, nie? Zadeklarowałeś się, że schodzisz do wagi Cruiser. To jest twoja ostatnia waga. Zgadza się. Walka w wadze ciężkiej. Tak, to ostatnia waga w ciężkiej. Już się tak naprawdę czuję tym Cruiserem. Myślę, że już powoli wyglądam jak ten Cruiser, no bo dziś myślę, że 102 kg taką wagę mam teraz. Na początku kariery, tak żeśmy rozmawiali, mówiliśmy o tym, że waga Cruiser byłaby idealna. Chciałeś spróbować w ciężkiej, no w ciężkiej nie czułeś się, mówisz, no, że za dobrze, tak? Nie czuję się, no jednak gdzieś tam te 109 kg miałem na wcześniejszym ważeniu, gdzieś tej siły brakuje, myślę, na ciężką, a przy tym im więcej wagi, bo to nie byłem zalany jakoś bardzo, ale no traciłem te właśnie swoje atuty, szybkość, dynamikę, chodzenie na nogach. Jak w tej chwili, po takim przepracowanym obozie w Hiszpanii, jesteś pewnie zadowolony całego okresu przygotowań? No kurczę, jestem mega zadowolony. Bardzo trener Artura bardzo dużo czasu mi poświęcił. W ogóle dziękuję Arturowi za taki piękny obóz, za to, że mi umożliwił taki wyjazd na te sparingi, na taki ciężki obóz. No, myślę, że w Polsce tak ciężkiego obozu nie byłbym w stanie przepracować, jednak ta mentalność tych ludzi i pogoda pomogła po prostu, nie? Bo na każdym treningu bokserskim, to czy to sparingi, czy coś, no to było 15 rund po 4 minuty na 30 sekund pauzy. Także ciężka naprawdę robota. Coś zaskoczyło cię przygotowania Artura, przygotowania twoich, coś co robią inaczej może, co jest ciekawsze niż do tej pory widziałeś? Szczerze mówiąc, to tam się czułem wyśmienicie i robiąc trening na worku, czułem się lepiej niż nie u jednego trenera w Polsce na tarczy. Po prostu trener mi mówił, co mam robić na worku, jakie kombinacje, czasami przykład jedna rękawica, w drugiej ciężarek, jakieś tam kombinacje, no naprawdę no fajne rzeczy, no gdzieś tam ma fajne spojrzenie na ten boks. Myślę, że to już jest taki boks światowy. Myślę właśnie, że do takich niższych wag i naprawdę ma pojęcie. No fajne kombinacje, składa bardzo dużo ciosów, bardzo dużo nakłada na luz przede wszystkim. No to co w boksie, myślę, jest na światowym poziomie potrzebne. No. To, że teraz jesteś bardzo dobrze przygotowany do tej walki, to już wiemy. Wróciłeś do Polski. Kto będzie docelowo twoim trenerem teraz? No to właśnie, teraz nie chcę sobie tym głowy zawracać, no ale wszystko po tej walce będę rozmyślał. Obecnie miał mi stanąć Krzysiek z Adrenaliny w narożniku. Pomagał mi też, za co mu dziękuję, w przygotowaniach. Jak jeździłem do Wrocławia, to spałem na sali, później robiłem drugi trening. Poświęcił mi też trochę czasu, za co mu dziękuję. Niestety nie mógł przyjechać, no bo jego żona pojechała na weekend właśnie z chłopakami, tam boksują od nich, a im się rozchorowała bardzo mocno córka. Nie? No i ostatecznie w narożniku stoi mi Artur ze swoim trenerem jutro. Ty nie myślisz, że to może być zaczątek dłuższej współpracy? Przede wszystkim
no czas pokaże, nie? Też wiadomo, gdzieś to trzeba płacić, choć tak trener mi staje, poświęcił mi czas swój, bo robił wszystko ze mną pół na pół z Arturem, poświęcał naprawdę bardzo dużo czasu mi i zrobił to za darmo, nie chciał ode mnie żadnych pieniędzy, nic, nawet nie było takiego wspomnienia. I tutaj jakieś grosze tam mu dam oczywiście z tej walki, bo wiadomo, kokosów nie zarabiam, także i tak mu coś dam. No i cieszę się, że był chętny, żeby stanąć mi na roczniku i tak naprawdę myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. I jednak oni, z nimi bardzo dużo czasu spędziłem, trochę mnie poznali i myślę, że narożnik jak najlepszy na ten okres.